Kolejny punkt naszego bardzo dobrego, ponad 100 stronicowego programu to są bezpieczne granice. Jesteśmy przekonani, że to jest bardzo ważne, żeby było w Polsce bezpiecznie. Mówimy zarówno o bezpieczeństwie wewnętrznym, jak i bezpieczeństwie zewnętrznym. Musimy przede wszystkim dbać o własne siły zbrojne. Musimy mieć świadomość tego, że nikt nas nie obroni, jeżeli sami nie będziemy potrafili się obronić. Wystarczy spojrzeć na przykład Ukrainy. Gdyby Ukraina się sama nie obroniła w ciągu tych pierwszych paru tygodni, to nikt by im nie pomógł, bo by nie, nawet nikt nie zdążył im pomóc. Ukraińcy przetrwali tylko dlatego, że sami byli w stanie się obronić. Z Polską jest dokładnie tak samo. Jeżeli nie będziemy mieli silnego polskiego wojska, to żadne na wojsko nam nie pomoże a nawet jeżeli jakieś będzie chciało nam pomóc to potem będziemy płacili za to bardzo wysoki rachunek w związku z czym, jeżeli nie chcemy ograniczać swojej suwerenności, nie chcemy być zależni od kaprysu różnych innych mocarstw, musimy mieć swoją silną armię i to jest bardzo potrzebne. Na to pieniądze muszą się znaleźć, to jest w zasadzie najważniejszy wydatek naszego państwa. Na wszystko inne może nie starczyć, na wojsko kasa musi być. Co więcej, jest bardzo ważne, żeby tu nasze wojsko w miarę możliwości, w jak największej stopniu, to się zaopatrywało u polskich producentów broni i amunicji. Bo gdy przyjdzie wojna, gdy Przyjdzie jakiś kryzys, to nikt nam nie zagwarantuje, że będziemy w stanie kupić gdziekolwiek indziej jakąś broń lub amunicję. Musimy to produkować na miejscu. Niestety obecne i poprzednie rządy bardzo dużo zrobiły, żeby likwidować Polski, polską zdolność do wytwarzania broni i amunicji, ale to trzeba po prostu odbudować. W przypadku wojny trzeba mieć dostęp do swojej broni i amunicji, będziemy tego pilnować. Dalej, musimy mieć. Kogoś, kto w tym wojsku będzie służył. W momencie, w którym już wybucha wojna, jest za późno, żeby kogoś szkolić. Stąd młodzi mężczyźni powinni się po prostu szkolić. To idealnym terminem jest okres po maturze, kiedy każdy może na takie szkolenie pójść i nauczyć się posługiwać się bronią po to, żeby kiedy przyjdzie wojna, nie stać się mięsem armatkim, tylko żeby coś dobrego zrobić. Do tego musimy rozszerzyć dostęp do broni. Polska w tym momencie, chyba poza Rumunią, jest najbardziej rozbrojonym narodem w całej Europie. Nawet Niemcy, którzy nie słyną z bardzo powszechnego dostępu do broni, mają w przeliczeniu 8 razy więcej broni na osobę niż Polacy. Polacy są strasznie rozbrojeni. Polacy nie umieją posługiwać się bronią i znowu nie ma powodu, żeby taki stan rzeczy utrzymywać. Powinien być dostęp do broni dla uczciwych obywateli. No i kolejna rzecz. Konieczna powstrzymanie nielegalnej imigracji. Nie wyobrażam sobie tego, żeby przez naszą granicę przychodził absolutnie każdy kto chciał. To nie jest tak, że każdy powinien w Polsce mieszkać. Musimy się obronić przed masową, zwłaszcza nielegalną, imigracją ludzi z końca świata, ponieważ chcemy, żeby na polskich ulicach było bezpiecznie. Wystarczy spojrzeć na wszystkie państwa, które dopuściły masową imigrację z państw odległych kulturowo, tam wszędzie pojawiła się bardzo wysoka przestępczość, której w Polsce nie nie chcemy. Chcemy, żeby Polacy na ulicach czuli się bezpiecznie, żeby nie było podpaleń samochodów, różnego rodzaju gangów, bandyckich napadów, żeby nie powtarzały, nie powtarzały się sceny ze Szwecji albo z Francji. W związku z czym polska granica musi być chroniona.